A z nami w studiu jest już w tej chwili Tomasz Kaczmarek, czyli słynny agent Tomek. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego pan się zgłosił do prokuratury po, po tylu latach, ale zobaczmy jeszcze, co o tej sprawie mówił Donald Tusk. Zainteresowało mnie to, że pan agent Tomek, jeśli dobrze rozumiem, złożył to doniesienie do prokuratury pod rygorem, wiadomo, prawnym, więc nie sądzę, żeby chciał. Ryzykować, bo jak Państwo wiecie, status świadka koronnego mu nie pomoże, jeśli kłamie. A to będzie bardzo łatwo zweryfikować. Znaczy, ja też chcę powiedzieć, że wszyscy widzieliśmy to, co się działo w tak zwanej telewizji publicznej. Wszyscy widzieliśmy, że wykorzystywano materiały, do których dostępu telewizja publiczna nie powinna mieć. Wszyscy wiemy o tym my to po prostu udokumentujemy czy pan agent Tomek będzie zeznawał i czy będzie zeznawał prawdę to nie ma większego znaczenia my także udokumentujemy wszystkie te rzeczy które naruszały prawo dobry obyczaj w wykonaniu funkcjonariuszy telewizji pisowskiej nie, ja wiem, że to, co akurat w, w, w sprawach, o których w tej chwili mówimy, czyli o tym, że istniały linki bezpośrednia współpraca między politykami PiSu, CBA, prokuraturą i niektórymi tak zwanymi dziennikarzami telewizji publicznej i telewizją publiczną, to, to wiem, że to są fakty. Natomiast co, co do tom, agenta Tomka, to jest. Nie, nie do, proszę mnie, nie, ja nie będę mu wydawał certyfikatu. Prawdomówności, o tego jest prokuratura, ale na pewno się dowiemy wszystkiego, czego będziemy, co będziemy chcieli i co powinniśmy wiedzieć o tych ośmiu latach współpracy pisowskiej bezpieki i pisowskiej propagandowej telewizji. Dziękuję bardzo. Będę do Państwa dyspozycji systematycznie. Z nami w studiu zapowiadany agent Tomek. Na co pan liczy, zgłaszając się do prokuratury w sprawie tych materiałów, które dostarczane były dziennikarzom politycy prawa i, prawa i sprawiedliwości mówią, że chce pan sobie zapewnić bezkarność? Przede wszystkim chciałbym się odnieść do słów pana premiera Donalda Tuska. Nie pozostaje mi nic innego, jak się z nim w stu zgodzić, ponieważ. Rzeczy, o których zawiadomiłem prokuraturę, składając dosyć obszerne zawiadomienie o przestępstwach, jakich dopuszczali się chociażby Kamiński Wąsik i współpracujący z nimi dziennikarze, jestem przekonany, że dla opinii publicznej są porażające, ale również dla samych polityków, czy to Platformy Obywatelskiej PSL-u, czy Lewicy, bo to oni w głównej mierze byli tymi. Celami do wyryżnięcia przez Prawo i Sprawiedliwość. No to jak to wyglądało według Pana? Przede wszystkim wykorzystywane były narzędzia, które służyły służbom specjalnym do inwigilowania środowisk, czyli podsłuchy, obserwacja, praca funkcjonariuszy pod przykryciem słynny już Pegazus. Bardzo dotkliwe inwigilowanie w życie osób, którymi się te służby interesowały w sytuacji No politycy kiedy... Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to tylko było w sytuacjach, kiedy sąd wyrażał na to, na to zgodę, że to dotyczyło podejrzenia o o jakieś przestępstwa takie no, bardzo poważne. Jeśli nawet tak było, że sąd wyraził zgodę na jakąś kontrolowaną metodę inwigilacji w stosunku do tych osób, czyli podsłuchy czy, czy użycie funkcjonariuszy pod przykryciem, no to przecież dobrze zdają sobie sprawę, że tego rodzaju. Działania są regulowane przepisami prawa, i w momencie, kiedy nie zdobywa się materiału pozwalającego na postawienie zarzutów karnych, należy ten materiał zniszczyć. Natomiast ten materiał, który nie pozwalał na stawianie zarzutów karnych, był wykorzystywany do tego, aby tych ludzi opluwać, aby ich niszczyć w, w oczach opinii publicznej. i by było to dostarczane właśnie usłużnym dziennikarzom, o których już powiedziałem. No dobrze, ale kto dostarczał? Pan też dostarczał? Tak, ja osobiście również dostarczałem tego typu materiały, chociażby Cezarowi Gmyzowi, który grozi mi, że... Rozpęta wywoła... armagedon. Tak, rozpęta Armagedon. No, odczytuję to jako bezpośrednie wpływanie na świadka i grożenie świadkowi, których będzie świadczył o popełnianiu przez niego... Przez niego przestępstw, ale tak, dokładnie. Osobiście, zarówno w, pod Zieloną Gęsią, czy w jego prywatnym mieszkaniu, w którym się z nim spotykałem, przekazywałem mu materiały oklauzulowane klauzulą ściśle tajną. No, on... Ale stąd, pani redaktor, właśnie mój wniosek. O objęcie mnie ochroną instytucji świadka koronnego. Nie wynika to z faktu, że ja chcę się przed czymś uchylać, tylko chcę zostać objęty tą ochroną, chociażby w takiej sytuacji, gdzie Cezary Gmys mi grozi, ma kontakt ze służbami specjalnymi, te służby mogą dziś w stosunku do mnie inicjować różne działania chociażby mogłyby mnie umieścić w areszcie czy za, za kratkami. I teraz tego typu jakby zastraszanie czy ingerencja w stosunku do mnie, żebym ja zmieniał zdanie I, i, i jeszcze kilku innych dziennikarzy mówi o tym, proszę wycofać te informacje, bo inaczej podejmiemy stosowne kroki. Bardzo proszę, niech ci Państwo podejmują. Dorota Kania też mówi, że podejmie kroki. Czekam na te kroki, prawne. bo chętnie bym jej odświeżył pamięć. Zielona gęś wspomniana przez pana, tutaj się też pojawia. To jest taki no, pub, restauracja. Nie to nie wiem, ma znaczenia, jak. czy przed nim jest Tylko parking. Właśnie, czy nie ma bo parkingu, właśnie to właśnie, bo właśnie podają argumenty, że tam nie ma, nie ma parkingu, więc na parkingu nie, mo, nie można by było przekazać. Nie ma to najmniejszego znaczenia, pani redaktor, czy jest parking, czy jest kosz na śmieci, czy jest tam karuzela. Fakt jest istotny, że w tym miejscu się spotkaliśmy, a Cezary gmys odebrał trzy teczki tekturowe z materiałami oklauzulowanymi, ściśle tajne, i były tam kserokopie materiałów, które później wykorzystywał w swoich publikacjach. No, Do dobrze, czego a... nie był uprawniony, pani redaktor? A dlaczego pan to robi? A kto ma to zrobić? Jeżeli ja znam kulisy funkcjonowania tych ludzi, to najbardziej. Nie, dla... no... Przecież pani redaktor, to chyba. Sam pan Mariusz Kamiński mówił, że jestem jego perełką, najbardziej doświadczonym funkcjonariuszem pracującym dla nich pod przykryciem. Takich funkcjonariuszy było jeszcze kilku innych, którzy też wykonywali w sposób ślepy, zindoktrynowany ich polecenia, ale ja przeszedłem pewnego rodzaju przemianę w której postanowiłem powiedzieć prawdę i chciałbym zadośćuczynić uczynić wszystkim tym, którym wyrządziłem krzywdę swoją pracą na zlecenie moich mocodawców politycznych mocodawców. No dobrze, ale jak to wyglądało? Jak wyglądały takie zlecenia, że co oni znaczy one nie muszą się odbywać na piśmie. Wystarczy, że przy jednym spotkaniu prywatnym, alkoholowym, Kamiński czy Wąsik, powiedzieli mi, weź Tomek, podkręć trochę tą operację, dodaj od siebie, bo my musimy to zakończyć z sukcesem. No dobrze, kogo by, kogo by Pan dzisiaj chciał, no nie rozumiem, że przeprosić, tak? no Przede wszystkim tych, którzy w sposób bezprawny stali się ofiarami tych działań, tak jak pani Beata Sawicka, Weronika Marczuk, czy przede wszystkim państwo. Chociaż Paśniewscy. sąd uznał na przykład, że Beata Sawicka, no jednak jakąś, jakąś grę w, tej, w tym temacie podjęła. Tak? I A czy że... chętnie też opowiem prokuratorowi, jaką ja grę podjąłem, fałszując dokumenty obciążające ja panią Beatę Sawicka? Ja właśnie chciałam zapytać o to, jak wyglądała ta akcja, bo to była ta pierwsza, najsłynniejsza akcja. No Ale mieliście chyba Państwo też jako dziennikarze kilka lat temu zapoznać się z materiałem wideo, gdzie burmistrz Helu, pan Wądołowski, nie chciał przyjąć łapówki, a została ona mu przez okno siłą wrzucona do samochodu. Ale I ja to pytam, miało świadczyć na jego niekorzyść. Natomiast... Ja pani, pytam z Pana strony, jak to wyglądało. Jak wyglądała ta cała, ta cała akcja? Z, została ukierunkowana na polityków Platformy Obywatelskiej. W tej całej Operacji specjalnej głównym celem nie była Beata Sawicka, a był przytoczony przed chwilą Donald Tusk. To do niego miałem dotrzeć i miałem jego skompromitować. Ale w jaki sposób? Żeby zbierać na niego haki. Czy to dotyczące bezpośrednio ewentualnie jakichś kwestii związanych z łamaniem przepisów prawa, czy też czajówka. Obyczajówka, czyli? No, prowadzenie się, tak? Czy po prostu kompromitowanie tych osób. No rozumiem, że ostatecznie skończyło się na Beacie Sawickiej, ale ja bym chciał, żeby Pan no opowiedział, No tak, ale jak też, to... też, też inne osoby. Jarosław Wałęsa, czy Pan Minister z Wtedy że już jeszcze nie w PSL-u, pan Biernacki, który jest członkiem Komisji do spraw Służb Specjalnych, to były też osoby, z którymi się kontaktowałem, i Kamiński z Wąsikiem oczekiwali, aby te osoby kompromitować. No ale dobrze, ale w jaki sposób i co Pan robił tak dokładnie? Jakby Pan miał to opisać? Jak to wyglądało? No jeżeli przez prawie rok czasu bym z Panią redaktor się spotykał i byśmy byli w relacjach przyjacielskich, to wiele bym się o Pani dowiedział z życia prywatnego, intymnego i wtedy mógłbym to wykorzystać do tego, aby postawić Panią redaktor w złym świetle. Tak dokładnie też było w przypadku Pani Beaty Sawickiej. Nawiązaliśmy relacje koleżeńskie, przyjacielskie, które no, zostały... Nawet chyba trochę więcej. Które zostały wykorzystane do tego, aby aby, aby no, zniszczyć panią Beatę, bo co innego, jak kiedy Mariusz Kamiński po wykorzystaniu materiału operacyjnego wychodzi przed kamery i poucza obywateli, poucza Polaków, w jaki sposób mają, mają głosować. Wtedy akurat tą część wypowiedzi pani Beaty Sawickiej jako szef ba odtajnił tak? i na podstawie tego materiału odtajnionego, operacyjnego no, wpływał na wyniki wyborów. No, a dlaczego Donald Tusk nie, nie stał się tym celem? Czy no nie państw... udało mi się po prostu do niego dotrzeć, tak? Był tak wysoko postawionym politykiem, że nawet najbardziej skomplikowane zabiegi z mojej strony, które umożliwiłyby dotarcie mi do niego bezpośrednio, spaliło to na panewce po prostu. Ale próbował pan. Tak, W oczywiście. jakiś sposób? Poprzez jego znajomych, poprzez innych polityków, chociażby moje pojawienie się na kursie dla członków rad nadzorczych kapitałę, dla spółek z kapitałem Skarbu Państwa nie było przypadkowe. Było tam kilku, kilkunastu polityków Platformy Obywatelskiej, którzy w tym kursie uczestniczyli i po to zostają tam skierowane, aby się z nimi poznać. No a z kim właśnie się Panu udało poznać, bo o tym kursie to wiemy, bo to, od tego też się zaczęła zdaje się akcja Sawicka właśnie. To z kim się Panu udało zaprzyjaźnić i... Praktycznie ze wszystkimi tymi, tymi osobami, które uczestniczyły w tym, w tym kursie, ale no, mówiąc wprost, pani Beata była tym najsłabszym ogniwem, co do którego można było zainicjować, zainicjować dalsze działania operacyjne. I dokładnie też w tej sprawie. Dziś nie boję się tego przyznać, ale również preparowałem nieprawdziwe dokumenty, które Czyli panią Beatę, pan Beatę Sawicką obciążały. Czyli w notatkach z moich czynności cytowałem wypowiedzi, które ta pani nie wypowiadała nigdy. Na przykład jakie? No to będzie przedmiotem już badania prokuratury. Te dokładne cytaty pozna prokurator, który będzie to postępowanie prowadził. No ale myśmy widzieli wideo z jakby z. No... Z, z, no, jakby, które miało poświadczać winę pani Beatry. No, czy mówi Pani o przekazaniu jej pieniędzy tak. w parku, gdzie trzymała tak. bukiet róż? Po pierwsze na tym wideo to nie jestem zarejestrowany ja, tylko zupełnie inny funkcjonariusz, a ja mówię o samym początku tej sprawy, tak? Czyli e, mhm. w momencie, kiedy przedstawia się materiały prokuratorowi. Który zatwierdza wszczęcie operacji specjalnej czy założenie podsłuchów konkretnym osobom, muszą istnieć wiarygodne przesłanki do tego, żeby tak zaawansowane metody pracy operacyjnej w ogóle stosować. I moje fałszerstwa dotyczyły tego, że pozwoliły właśnie na skorzystanie z tych narzędzi. No dobrze, a kto, jak to było z akcją Willa? Kwaśniewskich. No to w ogóle jest sprawa bardzo mocno na, nadmuchana. Nie wiem skąd taka nienawiść u Wąsika, przede wszystkim, i u Kamińskiego do tego, aby byłą parę prezydencką państwa Kwaśniewskich niszczyć. Materiał, jaki był zebrany, w ogóle nie pozwalał na to, aby komukolwiek postawić zarzuty w tej sprawie. Proszę zauważyć, że w momencie, kiedy ja w 2019 roku w prokuraturze w Katowicach powiedziałem prawdę, że kłamałem, że materiały tam zebrane nie odzwierciedlają stanu faktycznego rozmów z osobami, z którymi wtedy się spotykałem, ta sprawa została umorzona. Nie było żadnego innego dowodu poza moimi. Zeznaniami, które miałyby obciążać panią Kwaśniewską, innego dowodu pozwalającego na to, żeby jej postawić zarzuty. I prokuratura w Katowicach sprawę umorzyła. Ale co się stało najciekawszego, że jak składałem te swoje zeznania i mówiłem prawdę, to prokuratorka, która przyjmowała to ode mnie, nie chciała tego pisać. I ona nie chciała w ogóle protokołować fakty, które jej przedstawiałem. Krzyczała wtedy na mnie, powiedziała, że to jest nie do pomyślenia, żebym ja w ten sposób jej do protokołu zeznawał. Oczywiście ja się uparłem i przy zasłanianiu się obowiązującymi przepisami, doprowadziłem do tego, że była zmuszona napisać to, o czym mówię, i sprawa po prostu legła w gruzach. A dlaczego pan kłamał w ogóle wcześniej? Byłem dosyć mocno zindoktrynowany, to co już mówiłem wcześniej i tak naprawdę wierzyłem w to, o czym mówi Kamiński i Wąsik, że dziś w Polsce tylko Prawo i Sprawiedliwość może zmienić oblicze przestępczości korupcyjnej, że tak naprawdę tylko oni są zdolni do tego, aby uczciwie rządzić państwem. Wszystkie te lata pokazały, że to są dyrdy mały, nic nie warte, a tak naprawdę demokracja i uczciwe państwo obroni się samo. A kto był jeszcze celem tych, tych akcji? Bo pan powiedział, że wielu polityków się może zdziwić, kto, kto był na celowniku. No ale to chociażby ostatnie lata pokazują, że pan senator Brejza, który był atakowany Pegazusem, nie jest o to osobniony. Bo śledztwa dziennikarskie i kontakty z Firmą Kanadyjską pokazują, że jeszcze inno, chociażby pani prokurator Wrzosek też była podsłuchiwana Pegazusem, i to jest udowodnione. Natomiast, Ale ja pytam o pana, w o okresie, no tak, o panie. Natomiast w tamtym okresie, e, pani redaktor, no. Czy, o to co pan robi. Zapewne, zapewne wie pani, że po, po zakończeniu mojej pracy w centralnym biurze antykorupcyjnym zostałem posłem e, i, tak, również, 2011, i również 2015. i również w tamtym czasie chociaż w służbach specjalnych. Prawo i Sprawiedliwość już nie rządziło, ale pozostali tam funkcjonariusze, którzy na ich rozkazy, będąc im przychylnymi, wynosili materiały. I chociażby kwestia służby kontrwywiadu wojskowego, Kinert, słynna sprawa, gdzie był inwigilowany chociażby pan Kosiniak-Kamysz. Kosiniak-Kamysz ze względu, zdaje się, że na bratanka, chyba, tak? No. Została ta sprawa dosyć szeroko ostatnio w mediach opisana. No dobrze, ale kto jeszcze? No, na razie wystarczy, pozostawię. Trudno, pani redaktor, żebym wystrzelał się ze wszystkich swoich asów, nie pozostawiając nic dla prokuratury. Ale może to państwa też zainteresuje, że będąc posłem. Od 2011 roku dostawałem polecenia, aby w hotelu poselskim nagrywać chociażby polityków Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy Mariusz Kamiński i Wąsik kazali mi nagrywać i zbierać haki, chociażby na Suskiego i na jego kolegów, i w wieczornych spotkaniach w hotelu Sejmowym takie, takie spotkania rejestrowałem. Ale jakie to miały być haki? Że no, co? Że imprezują, że. No ale dzięki temu Jarosław Kaczyński i osoby, które nadzorują klub, partie, mogli sobie tych podrzędnych posłów ustawiać na baczność. I co, i pan tak nagrywał po prostu? Tak pan się spotykał i nagrywał te... No jest pani dziennikarzem, też pani nagrywa, też się pani spotyka. No, nie no byłem... ale nie nagrywam potajemnie, no to... Nie, nie... No taki, taki zawód. Pani dziennikarski, mój w przeszłości agenta. A kto jeszcze oprócz Marka Suskiego z polityków Prawa i Sprawiedliwości? No nie jest chyba żadną tajemnicą, że Wąsik czy Kamiński nie pałają do niego sympatią, a on do nich także, no pewnie sobie na ten temat porozmawiają. No dobrze, ale kogo pan jeszcze nagrywał? No bo ja pytam o to, co pan robił. No, na tym etapie to, co mogłem pani powiedzieć, po, powiedziałem. Jestem przekonany, że prokurator, który będzie prowadził postępowanie... Bardzo poważne postępowanie. To podkreślmy, że dotyczące posługiwania się materi materiałami operacyjnymi o klauzuli niejawności ściśle tajne przez dziennikarzy no, wszystkie te osoby powinny ponieść konsekwencje, daleko idące konsekwencje prawne. No mówi Pan o ministrze Wąsiku i o Mariuszu Kamińskim. Ernest Bejda, chociażby również. I kto jeszcze? Mój y, protokół z przyjęcia ustnego zawiadomienia jest bardzo szeroki. Ponad trzy godziny zeznawałem w prokuraturze, także y, z jednej strony będzie to mozolna i ciężka praca dla prokuratury, ale z drugiej strony bardzo łatwa, bo będzie można zestawić materiał niejawny, operacyjny służb. Z publikacjami dziennikarskimi. Ale co się właśnie stało, że pan w tej chwili postanowił to zgłosić? I co pan odpowie tym, którzy mówią o tym, od czego zaczęliśmy, o tym zapewnieniu sobie bezkarności? A kiedy, o miałem, to, a kiedy miałem to zgłosić? Kiedy prokurator, prokuraturą, przepraszam. Rządził Ziobro, Święczkowski. Dziś widać, że dojdzie do zmian w prokuraturze i w końcu odpolitycznienie tej instytucji nastąpi. I dopiero dziś będzie można liczyć, że takimi sprawami, o których ja mówię, niezależny prokurator, który dostanie materiał na biurko, będzie mógł go w sposób obiektywny ocenić. I chociażby to, co powiedział pan premier Donald Tusk. Ja nie oczekuję od nikogo, żeby. Dziś ktoś mnie gloryfikował albo wystawiał mi laurkę prawdomówności, bo rzeczywiście od tego jest prokurator. Jeżeli prokurator, stawiając na wadze to, o czym mówię, zestawi z materiałem dowodowym, to wtedy będzie świetna ocena tego. A czego się pan najbardziej wstydzi? W swojej karierze? Że się oszukać tym ludziom. Tego się wstydzę, ponieważ wcześniej z ogromnym sukcesem jako agent pod przykryciem zwalczałem przestępczość narkotykową, handlarzy narkotyków, bronią. I dziś mogę powiedzieć, rzeczywiście bijąc się w piersi, że wstydzę się tego, że zostałem przez Kamińskiego i Wąsika oszukany, a te lata doświadczenia, wiedzy, praktyki, które nabyłem. Yy, Chociażby razem z Pawłem Wojtunikiem, z którym pracowaliśmy ramię w ramię w Centralnym Biurze Śledczym, zostały wykorzystane do rozgrywek politycznych tylko i wyłącznie. Bo nie przypominam sobie spektakularnej sprawy CBA, gdzie miałby zostać zatrzymany albo zamknięty łapówkarz za, za miliony złotych, tylko zawsze te sprawy są polityczne. A co pan powie o tych zarzutach, które się pojawiają wobec, wobec pana? Ja nie jestem sądem, więc nie, nie rozsądzimy tego, mhm. ale pan wie doskonale o, o co chodzi. Proszę pani, jeżeli ktoś na siłę stawia, zarzuty i to nie pierwszy raz, bo, bo, bo to nie tylko ja, ale też inne osoby w przeszłości słyszały z spisowej prokuratury zarzuty, które później paliły na panewce. Także ja tutaj proszę o cierpliwość i, i baczne przyglądanie się temu, co będzie się działo w przyszłości. No to będziemy się w takim razie przyglądać. Dziękuję, Dziękuję. moim Państwa gościem, Tomasz Kaczmarek, słynny agent Tomek. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.